Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nadbrzeżenie Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest bardzo ciekawy człowiek, znany jako Artur, znany jako Szczota, znany jako Anjana. I będziemy rozmawiać dzisiaj o wpływie kultury indyjskiej i w indyjskiej filozofii i praktyk duchowych Indii na subkultury młodzieżowe, a dokładnie mówimy o subkulturach straight edge i hardcore. I czy mógłbyś opowiedzieć, skąd w ogóle jak to się w ogóle narodziło? Znaczy tak. I kiedy? Jeżeli mówimy o samym straight edge, to trzeba to datować na początek lat 80. i wszystko się wiąże z zespołem Minor Threat i wokalistą tego zespołu, który jakby widząc dookoła siebie sytuację w środowiskach subkulturowych, czyli taka dosyć luźne. Alkohol, toksykacja, narkotyki i wszystko takie raczej gdzieś tam pogubione w tych używkach, doszedł do wniosku, że może lepiej by było i więcej świadomości w młodym człowieku, który gdzieś tam próbuje z czymś walczyć, jakby on te używki i to wszystko sobie gdzieś tam porzucił. I taka idea gdzieś tam powstała, on to luźno rzucił w eter i to sobie poszło i młodzi ludzie to później podłapali i powstało coś takiego jak straight edge, dosłownie znane, to tłumaczenie jest proste ostrze. Była to kultura, subkultura może nie, ale kontrkultura, która oparła się na odrzuceniu wszelkich używek, na czystym umyśle, później wprowadzona została tam dieta wegetariańska i tak jakby empatia dla zwierząt i walka o te prawa zwierząt. I jakieś jest znaczenie tej metafory, tego straight edge, czyli prostego ostrza, to jest jakaś metafora? Bo to... Myślę, że to po prostu pójście prosto, moralnie, z zasadami poukładane wszystko. Myślę, że to gdzieś tam tak trzeba szukać, że po prostu pokazując takie proste, konkretne podejście do tematu, nie wiem jak nazwać, może na sztywno to nie, ale po prostu, że no tak bezkompromisowo trzymamy się swoich zasad. Zasada jest to proste, jest to konkretne i nie ma kompromisów, może tak. Natomiast cała muzyka hardcore, wiadomo, to jest muzyka, która to jest jakby przedstawienie pewnej konwencji, dosyć to jest ostre granie, brzmienie gdzieś tam pochodna między metalem a punk rockiem, wypadkowa. I jest to powiedzmy taka estetyka ostrego grania kojarząca się u nas właśnie z punk rockiem, z tymi rzeczami, które tam się działy w Jarocinie czy jeszcze inaczej. Tak więc tutaj jakby specyfika jest oczywista. Dochodziły do tego później oczywiście takie rzeczy, do tej całej ideologii straight edge, jak właśnie wegetarianizm, weganizm, duchowość lub też jakieś kwestie polityczne. Symbolika to trzy krzyże. To się wzięło stąd, że dzieciaki w latach 80., 70., jak wchodziły do klubów, a byli niepełnoletni, to ochroniarze im klubów, jakichś dyskotek czy coś, klubów, gdzie sprzedawany był alkohol, mieli malowane krzyże na dłoniach. To był znak, że takiemu człowiekowi nie można alkoholu sprzedać i później na koncertach, jak się gdzieś tam spotykali członkowie tej społeczności, straight edge, no to była taka identyfikacja, taka symbolika, to te krzyże na rękach lądowały, te krzyże były na koszulkach, na te X-y, bo to nie taki krzyż w rozumieniu katolickim, tylko taki X na tatuażach, czy na wszelkich rodzaju płytach, kasetach, winylach. Tak więc tutaj jakby to tak wszystko funkcjonuje. No wiadomo, jak się z młodym człowiekiem, a ja wyrastałem w takim środowisku, że gdzieś było bardzo dużo tych ludzi, którzy szukali, nie płynęli z nurtem, tylko szukali jakby takiej kontry do tego, co się dzieje i jakby takiej chęć bycia innym, pokazania pewnych rzeczy w inny sposób, postawienia się pewnym zastanym normom, które nie do końca się podobały, no to szukaliśmy jakichś takich kontrkulturowych rzeczy. Jedni szli gdzieś tam w stronę punk rocka, inni próbowali innych rzeczy. A tam w ogóle, bo to tak, ten ruch się narodził w Stanach Zjednoczonych, to później jak to dotarło do Europy? No to Europa jest zapatrzona w Stany Zjednoczone naprawdę się muzycznie, to dzieciaki, które tego wszystkiego słuchają, no to do dzisiaj gdzieś tam patrzą w tamtą stronę i wtedy było podobnie. Młodzi ludzie z Europy jakby szukali inspiracji i właśnie to wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych to było po prostu takim tyglem jakby muzycznym, wiele rzeczy tam się działo, zespół za zespołem powstawał, czy to Boston, czy to Nowy Jork, tam zagłębie tego typu klimatów i po prostu wiadomo, no kto chciał, to znajdował, prawda? Były inne czasy, bo nie było internetu, ale prędzej czy później te rzeczy jakoś docierały w postaci kaset, w postaci płyt.
ktoś coś tam przysłał, ktoś coś sprowadził, ktoś się zajął dystrybucją, ktoś gdzieś przeczytał, wynalazł i to docierało do nas, no to wiadomo. No inna specyfika niż dzisiaj. Dzisiaj wszystko jest na wyciągnięcie ręki w jednej chwili, tam trzeba było troszeczkę się pogłowić, ale to wszystko. Jeden chłopak miał kasetę, 20 ją przegrało i już okładka się skserowało i już wszystko sobie działało, prawda? I tak ta idea na tym nośniku sobie szła od jednego do drugiego i tak to rosło. No a w Polsce, kiedy ten rodzaj subkultury dotarł do Polski, to będzie gdzieś koniec lat 80. No myślę, 90. Że to tak trzeba sobie gdzieś tam umiejscowić, że właśnie to są takie ten przełom tamtych lat. Jak patrzę na chłopaków, to na moje roczniki, no to już wiele osób w tej kulturze już tak 20 parę lat. Także myślę, że jakby to tak policzyć 22-25 lat wstecz, to były początki, tam pierwsze zespoły, pierwsze próby grania i pierwsze próby też przekazania tych idei, to tak było. I to też ludzie ze środowisk właśnie tych, powiedzmy sobie, subkulturowych gdzieś tam to wszystko wynajdywali i szukali w tym jakby sensu i to środowisko się tworzyło, zaczynało się coś dziać i myślę, że nie chcę tutaj spekulować, ale myślę, że gdzieś tak końcówka lat 80. to był tak 85. rok. To były gdzieś tam takie dosyć takie przełomowe momenty w tej kulturze, w okolice tam Youth of Today zaczęło grać z Rejem Kappo. Oni wprowadzili tam troszkę, pomieszali trochę w tym całym układzie. Doszedł wegetarianizm, za chwilę doszedł weganizm. Takie dosyć to wszystko było fajnie wyglądające i inspirujące. I tak myślę, że Polskę też to i Europę gdzieś tam zainspirowało. No i zaczęło się też u nas dziać. No i pojawiły się tam w tym wszystkim takie ciekawe nurty właśnie jak duchowość. Bo do nas bodajże chyba w 92 czy 3 roku chyba jakieś zespoły przyjeżdżały ze Stanów, chyba Ray Kappo przyjeżdżał. Tak. Ja nawet chyba byłem na jakimś koncercie jednym. To się działo, te wizyty były jeszcze do niedawna. Pamiętam, że na tym przystanku Woodstock Shelter grał i Ray Kappo właśnie ze swoim kolejnym tam projektem, jaki był Shelter przez wiele lat, też był już jako Ragunat z imieniem duchowym. I tak, naprawdę te zespoły tu bywały i parę koncertów, czy Poznań, czy inne części, czy nie wiem, Katowice, jak najbardziej gościły te zespoły. To jest normalne, to się dzieje. Koncerty cały czas się odbywają, ludzie cały czas na nie jeżdżą i te zespoły z Europy, ze Stanów Zjednoczonych i z innych jeszcze państw przyjeżdżają i grają. To jest normalne. Tak to działa. No, to jest właśnie jakby istotą tej kultury, że jest po prostu, spotkamy się, są koncerty, ładujemy przysłowiowo te baterie tym całym przekazem, rozmawiamy ze sobą, sami się ze sobą spotykamy, są giełdy, sprzedajemy koszulki, płyty, ziny, czy tam prasę, wymieniamy się tam jakimiś myślami, jakimiś refleksjami, po prostu się przyjaźnimy również, to jest środowisko. A w Polsce jakieś pierwsze zespoły, jakie i Antonia, jak to się w Polsce rozwijało później? Znaczy, wiadomo, no tam w tej idei próbowały różne zespoły jakby w jakiś sposób tam przedstawiać. No tam gdzieś za takie pierwsze próby, no to tam Nowa Droga czy Cymeon X, z tym X-em w nazwie, coś tam próbowały. Już który to rok mniej więcej? Przełom przemiany ustrojowe, to są te czasy, te zespoły, wiadomo, później się tam zmieniały nazwy, zmieniały się składy, ludzie próbowali inne rzeczy, ale to tak, to mówimy o przełomie tej zmianie ustrojowej, gdzie jakby troszeczkę wszyscy złapali oddech, prawda, i nie tylko tutaj my jako zwykli ludzie w zwykłych sprawach, ale też właśnie w takich kwestiach, tak więc nie chcę spekulować, ale to mówimy tak, no już minęło dobrych 27 lat. Także myślę, że tak gdzieś w tym, około w tych czasach można już datować właśnie te początki. Tak. Jakieś zespoły Dąbrowy Górniczej, ja taki znam, Nyszynga. Nyszynga, to ale to był późniejszy i to też nacechowane właśnie duchowością były mnóstwo. To można wymieniać całą masę zespołów, które tam sobie działały. Pojawiały się, znikały, nagrywały płytę, tam był Healing, był Counterweight, Sunrise. Bardzo dużo nas można wymienić, Respect i tak dalej. To są wszystko ludzie związani z tym, z tym,
z tym środowiskiem i próbujący coś robić, dać jakiś przekaz i coś przedstawić, jakiś światopogląd. Ale to było najpierw? Najpierw była subkultura i pewien rodzaj grania, i potem dodana była ta duchowość Indii, pewna z tym, tak. Związany z tym pewien styl życia, czy też szczerze odwrotnie? Nie, 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 no to definitywnie mówimy o tym, że najpierw była pewna kultura związana z muzyką i związana z postawą, i ktoś kiedyś w pewnym momencie pomyślał, że w tej koncepcji, w tej estetyce można zbudować coś związanego z duchowością, i ta duchowość tam się jakby w to weszła, prawda? Bo sam pewnie doskonale wiesz, i wszyscy, którzy się interesują duchowością i pamiętają, jeżeli mówimy o konkretnym tej procesie, czyli o Bhakti Yodze, no to wiemy, że nasz tutaj najważniejsza jakby dla świata zachodniego osoba, jeśli chodzi o duchowość, czyli Śrila Prabhupada, jak wyjechał na zachód, no to jeżeli wszedł w jakieś środowiska, to mówimy raczej o środowisku hipisowskim, prawda? Jeżeli mówimy o jakichś artystach, to mówimy o artystach związanych raczej z tym, z tą konkretną specyfiką, czyli tam, nie wiem, to będzie, można wymieniać George Harrison, Ginsberg, później trochę Boy George, czy nawet gdzieś tam dalej, już idąc zupełnie inne klimaty, KRS-One, raper afroamerykanin, który też został baktą, ale to raczej mówimy, w początkach mówimy o konkretnych jakby konkretnej grupie, która przylgnęła do tego, co Śrila Prabhupada im zaprezentował, i nawet później, czy tam Woodstock, czy tego typu rzeczy, czy to, jaką charakterystykę mieli Bhaktowie, że te lata 80., gdzie kojarzyli się z grupą kolorowych, roztańczonych ludzi sprzedających książki na wszystkich lotniskach Stanów Zjednoczonych, prawda? I raczej gdzieś tam Flower Power i tego typu rzeczy, takie hasła. Nagle po końcówka lat 80. parę młodych dzieciaków z Nowego Jorku zaczyna łapać klimaty związane z Bhakti Yogą i zaczynają się zastanawiać, czy nie można tego gdzieś tam przeszczepić na ten obszar i zacząć grać muzykę ostrą z takim przekazem. No ale tak, no, ruch hipisowski to jakby był z definicji zainteresowany duchowością, pewną kulturą. No i potem się pojawił, najpierw był chyba punk, potem z tego pojawił się metal i te wszystkie inne rzeczy pochodne, to zaczęło ewoluować, w związku z tym jakby rodzaj muzyki i też styl życia się był inny niż ten, tak, który mieli hipisi, jakby motywacje były też inne, czy to nie była, nie wiem, jakby odpowiedź, reakcja na to, co było wcześniej, czyli no, hipisi mieli przecież inny rodzaj muzyki. No tak, no na pewno, no gdzieś to, powiem tak, na pewno jak się na to dzisiaj spojrzy z perspektywy czasu, to trzeba powiedzieć, że to trzeba uznać za naturalny krok, bo środowisko Stray Dutch było środowiskiem, powiedzmy sobie, w miarę hermetycznym, to była hermetyczna grupa, która jakby ze względu na swoje zasady związane z abstynencją, z wegetarianizmem, bardzo była bliska tym ideom, które niesie Bhakti Yoga, prawda? Także patrząc dzisiaj obiektywnie z boku, łatwiej było wszczepić te pewne rzeczy związane z duchowością niż na przykład do ruchu hipisowskiego, gdzie tak naprawdę poza jakimiś tam kwestiami związanymi z negowaniem pewnego porządku tutaj na świecie i pewnych zasad, tak naprawdę hipisi całym swoim sposobem bycia jakby byli kontrą, bo tam używki, wolna miłość, to wszystko było zupełnie, jak doskonale wiemy, zupełnie inaczej funkcjonowało. Natomiast nie wiem, no, nie wiem, czy odpowiedź, nie wiem, czy kontra. Mi się wydaje, że to jakiś naturalny proces, gdzie te kwestie duchowe się rozwijały i to sobie płynęło swoim nurtem i jakby znalazła się nisza do zagospodarowania, gdzie się to wszystko elegancko, bardzo ładnie wlało. Znalazły się osoby, które się zainspirowały, które już coś w tym ruchu znaczyły, coś chciały zrobić i tak naprawdę wykorzystały tę sytuację. Dla mnie to jest bardzo, bardzo naturalna rzecz i chyba należało się to spodziewać, bo w ten ruch też, oprócz tego, że kwestia duchowości takiej związanej z Indiami, to już też zespoły o zabarwieniu chrześcijańskim związane z kościołami różnymi, czy z ludźmi wierzącymi w tym amerykańskim stylu, jakieś kościoły protestanckie, czy takie jakieś tam, powiedzmy sobie, charyzmatyczne, to też tam znajdowały się zespoły o takiej tematyce później, które jakby doskonale tą duchowość, to zrozumienie, tą właśnie chrześcijańskie przerzucały na ten obszar i on sobie doskonale funkcjonował. Był taki krąg kulturowy białego człowieka raczej, czy też ewentualnie murzynicy Afroamerykanie też ewentualnie w tym? Nie, no jak najbardziej tutaj nie można powiedzieć o jakimkolwiek
ograniczeniu, jeśli chodzi o nację czy tego typu, to nie tak jak na przykład gdzieś tam rap w pewnym momencie ograniczył się do Afroamerykanów, prawda, i tam sobie mocno funkcjonował chyba najbardziej prężnie. Nie, myślę, że było masę zespołów, gdzie występowali ludzie o różnym zabarwieniu, jeśli chodzi o kolor skóry, i to nie grało roli, to jakby nie wpisywało się w jakąś jedną konkretną grupę etniczną, na pewno nie. A w Polsce, wróćmy do Polski, kiedy można powiedzieć, że były tam złote czasy, Złote czasy, to myślę, że tak naprawdę to ten boom, ja może też jestem trochę sentymentalny i też w wyniku tego, że już trochę lat upłynęło i gdzieś tam sobie patrzę, zawsze się w te lata, które się przeżyło, patrzy się najbardziej z takim sentymentem, to myślę, że te lata 90. to było wszystko takie żywe, takie młodzieńcze, takie napakowane ideą na maksa. I takie szczere, i naprawdę nas było, to były masa dzieciaków jeżdżąca po koncertach, spotykaliśmy się, żyliśmy, to było po prostu całkowicie życie, nasze życie było całkowicie tym przepełnione. Później myślę, że troszeczkę się uspokoiło, dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo jakby nie wiem, trochę wymiana pokoleniowa, trochę to inaczej, trochę jest inna estetyka, inaczej to trochę wygląda. Nadal jest dobrze, ta kultura sobie w jakiś sposób tam funkcjonuje, ale myślę, że te lata 90. to był boom. Naprawdę fajnie sobie później w nowy wiek sobie to też bardzo fajnie weszło. Ten ruch trzymał fason. No, były różne momenty, były różnego rodzaju jakby istotne kwestie, różnych istotnych kwestii się doszukiwaliśmy w otaczającej rzeczywistości, różne tematy były podejmowane, o różnych rzeczach się mówiło, ale ogólnie trzon był zachowany i to fajnie bardzo wszystko sobie funkcjonowało. Ja jestem gdzieś tam pod wrażeniem tego tak naprawdę, jak to wszystko wyglądało. A jakiś ośrodek czy miejsce, miasto w Polsce, gdzie jest jakby, można powiedzieć, więcej albo mniej, czy to... Ja myślę, że było kilka takich miejsc. Myślę, że bardzo fajnie sobie funkcjonował Poznań w tym temacie, bardzo fajnie Warszawa, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, nie wiem, Katowice być może, nie pamiętam, czy to się osoby z tamtych terenów. Moje rodzinne miasto, Stolec Świętokrzyski, też bardzo, bardzo, bardzo często się działy tutaj koncerty, przyjeżdżały zespoły z całego kraju, przyjeżdżali ludzie na koncerty, nieopodal Tarnobrzeg, później Lublin, także było 7-8 miejsc takich, na które można było liczyć, i zawsze tam jakieś, powiedzmy sobie, grupa ludzi była i można było sobie się tam spotykać. No wiadomo, Trójmiasto też. Ogólnie tam, wiadomo, no, rozsypani byliśmy po tej Polsce, ale były te miejsca, gdzie potencjał ludzki był większy, a były takie, gdzie poszczególne osoby sobie musiały troszeczkę same radzić, ale wiadomo, no, to jest taka, tak to wygląda w życiu. No, jeśli chodzi o tą kwestię duchowości indyjskiej, to no bo tak, mamy Shelter, mamy 108, mamy w Polsce Nyszyngę, Agnihotrę, nie wiem, czy kogoś jeszcze pominąłem. Czy nie wiem, czy ktoś jeszcze, czy jakiś czy to znaczy, że to wpływało na styl życia, czy na przekaz tekstu piosenek, czy na jakieś, nie wiem, praktykę własną, jakiś styl życia? Ja myślę, że to było wszystko było połączone. Na początku to wyglądało tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i o te pierwsze płyty, które wydawał Shelter. Czy inne zespoły, to wyglądało, że na początku tam jedna, dwie, trzy osoby były mocno zainteresowane, inne na przykład były sympatyzowały i to powstawało. Tam chyba 91 rok i chyba druga płyta Sheltera to była płyta, w której możemy powiedzieć, że cały zespół, który nagrywał tą płytę, czyli ta grupa 4-5 chłopaków, to byli mnisi, którzy de facto żyli jako mnisi w świątyni i mniej lub bardziej żyli. Znaczy na pewno żyli w świątyniach i nagrali tą płytę właśnie pod wpływem tego swoich przeżyć i tego, co na co dzień widzieli, i wybrali taką akurat taki rodzaj muzyki. Były też takie zespoły, jak legendarny, już mówimy tutaj, to zespół Chromax, gdzie wokalista był, w jego dzielnicy była świątynia, którą odwiedzał i jakby te inspiracje czerpał, i one się pojawiały w zespole pod postacią tytułu płyt, bo chyba pierwsza była Age of Quarrel, to jest zapożyczone oczywiście Kutni. Tak, zapożyczone z literatury wedyjskiej.
okładki, płyt, estetyka, to wszystko też jak najbardziej wszystko związane z duchowością. Słynny Inside Out z wokalistą Zakiem de la Rochą, który później założył Rage Against the Machine. Też jakby duchowość była inspiracją. Także mniej lub bardziej te zespoły od lat, od początku lat 90. czy pod końcówką lat 80. się inspirowały tą duchowością i gdzieś tam przemycały te idee. No, ale były takie zespoły właśnie jak 108 Shelter, że w pewnym momencie już wszyscy członkowie to byli baktowie i było jasne, że tematyką będzie duchowość. Tak naprawdę do muzyki były przeszczepione wszystkie idee, które im na co dzień towarzyszyły i to było naturalne. To nie wymagało jakoś wysiłku, że robimy, nagrywamy zespół i na siłę coś tam wszczepiamy. To po prostu powstawał zespół, no, o czym śpiewamy, o tym, co nas boli. A co nas boli? No wiadomo, rzeczy związane z tym, co niesie ze sobą ta filozofia i to zrozumienie duchowe rzeczywistości dookoła. I to robili, to myślę naturalne. To jakichś szczególnych procesów tutaj nie było po prostu. Tak jak dzisiaj dzieciaki są założyć zespół i gdzieś coś dookoła ich tam trapi, no to po prostu wiadomo, o tym się mówi. A jak to dzisiaj wygląda? Mamy 2017 rok, minęło te 27 lat i jak oceniasz tą sytuację tej subkultury, czy znaczy, obecnie? Znaczy tak, powiem, subkultura czy sobie... w Polsce i na świecie, nie? Ta kultura sobie funkcjonuje dalej tam na swoich zasadach. Oczywiście ona, jakaś mniejsza lub większa transformacja nastąpiła i to jakoś tak, wiadomo, lata mijają, zmieniają się ludzie, zmienia się świat dookoła, inaczej on sobie, w innym tempie sobie gdzieś tam biegnie. I w ogóle jest inna optyka, prawda, bo inne są problemy świata dzisiejszego i tego, co się dzieje. Dzieciaki na inne rzeczy patrzą i ta młodzież do tego wszystkiego przychodzi, jakby z innymi boryka się problemami. Czy on jest ten sam, zasady są te same, czyli nadal dziękujemy za te, odchodzimy od tych wielu rzeczy, które uważamy, że są nam zbędne, niepotrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali. Zespoły powstają, funkcjonują i dalej jakby jest ten przekaz. Zespołów o zabarwieniu duchowym jest może troszeczkę mniej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Gdzieś tam się jakieś pojawiają, które coś tam próbują sobie grać. Już nie są to takie spektakularne pojawienia się, jak się pojawiło 108 czy Shelter ze swoimi pierwszymi albumami. To było ogromne wydarzenie w jakimś sensie, które na przykład w moim życiu i ja do dzisiaj do tych wszystkich albumów wracam. Są zespoły, które próbują coś tam tworzyć. Nawet dzisiaj mam na sobie koszulkę zespołu londyńskiego Guidance. To są baktowie, którzy już byli w Polsce i mieli okazję się zaprezentować i coś tam tworzą. I widzę, że na internecie coś tam się dzieje. Są jakieś tam próby działania. Ale myślę, gdzieś tak mam taką ocenę tego, że no kiedyś to było, kiedyś te zespoły jakby dawały, robiły więcej szumu wokół siebie, prawda? Są jakieś reaktywacje, teraz jest moda na to, że są tak zwane reuniony, że zespoły po już tym latach od tego, że skończyły grać, wracają. Gdzieś tam widziałem plakat z jakiegoś festiwalu w Filadelfii, teraz ma być, Shelter ma być. Youth of Today wróciło, jest teraz czas powrotów. Widzę, że John Joseph z Chromaxów cały czas jest aktywny, coś tam robi. 108 też mieli taki moment, że w swojej twórczości jakby troszeczkę w swoje, odeszli trochę od pewnych rzeczy. Teraz jakiś czas temu wracali, też gdzieś widziałem jakieś koncerty, że coś poruszyli gdzieś w trasę. Także tak, nawet widziałem chyba gdzieś w Stanach Zjednoczonych jeden z koncertów i całkiem dobrze się mają. Także wraca stara gwardia i próbuje coś tym młodym pokazać jeszcze. Mhm. Tak więc jest ciekawie. No wiadomo, mamy takie czasy, że ogólnie z duchowością jest różnie, prawda? Że tak jak Bhakti Yoga miała swój boom, tam też w konkretnych latach, jak doskonale wiesz, dzisiaj ma ona też zupełnie inny charakter, więc dlatego i subkultury, i kwestie i kultury, i duchowość w danych rzeczach, w danych środowiskach, w danych klimatach też przechodzi swoją transformację, tak jak procesy religijne. No, takie czasy, znaczy no, zmiany. Dorastamy, zmieniamy się, zmienia się sytuacja, bo to pewnie tam chłopaki już rodziny mają, dzieci, nie? Ja słyszałem w Polsce też jakieś próby coś podziałania z Agnihotrą, żeby się tam coś zaczęli chłopaki coś grać, ale nie wiem, co z tego wyjdzie, tak więc też nie wskoczyłem przez szereg, mówiąc o tym, nie wiem, zobaczę, co się okaże.
Teraz no wiadomo, że jest chyba taka tendencja, że jest trochę tych młodych ludzi, którzy czerpią tą mają tą energię i może ci starsi chcą mi pokazać jakiś kierunek i tam gdzieś uzmysłowić parę rzeczy. Że może tak sobie tłumaczę te reaktywacje, no bo w scenie gdzieś tam powiedzmy sobie, w której tylko takie jak stage, no nie za bardzo zarabia się pieniądze na graniu i jakieś kwestie komercyjne nie są tak istotne. Także może ci starsi panowie faktycznie chcieliby jeszcze zrywem ostatnim coś młodzieży pokazać. No tak ja sobie to tłumaczę, może trochę naiwnie, ale... No, zobaczymy pewnie, jak to się wszystko potoczy i może się jakieś nowe zjawiska pojawią, no, pewnie, bo to tak zawsze jest, że no, na pewno każde pokolenie ma swoją tubę, tubę taką buntu i wyraża swoje bóle i swoje emocje poprzez jakąś formę. No na pewno to jest to, co wszystkich nas do dzisiaj jeszcze cały czas jest i ten bunt z nas funkcjonuje i te rzeczy, które tam gdzieś usłyszeliśmy, wiele zespołów, które gra koncerty dzisiaj od czasu do czasu stara się jeden utwór zagrać, tak zwany cover, czyli zagrać coś, co gra kiedyś powiedzmy sobie jakiś inny zespół, który powiedzmy dzisiaj już jest kultowy lub nie lub bardziej płyta jest uważana za jedną z wyjątkowych i często właśnie czy utwory Inside Out, No Spiritual Surrender czy innych zespołów hardkorowych są grane na koncertach i te dzieciaki to śpiewają, pamiętają to wszystko. To znają. Jest, znają i to jest to, widać, że sięgają do tych korzeni, czy to będzie utwór Chromax, czy to ktoś spróbuje Sheltera, czy 108 tam sobie gdzieś, czy jakieś inne zespoły już niezwiązane z duchowością w Stage, a będące powiedzmy sobie tam uznawane już za klasykę, czy konkretne utwory, które były powiedzmy sobie konkretnym manifestem w tej kulturze są jeszcze raz grane, śpiewane i to churalnie, tak więc jest dobrze. Powinno być jeszcze lepiej, bo takie czasy są, że trzeba pamiętać, że ludzie często zapominają o ważnych rzeczach, a to wszystko siedzi w człowieku, a dookoła masy bodźców, które psują głowę. Dobrze, dziękuję za rozmowę. To była rozmowa z cyklu Żyjem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Zapraszam do oglądania kolejnych moich rozmów z różnymi ciekawymi ludźmi. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.